Dzień dobry, ja jestem Ryszard z Lewozmywak, a to jest przegląd twojego spróchniałego uzębienia. Przegląd twojego spróchniałego uzębienia. Dokładnie, a wiecie co będziemy dzisiaj robili? To samo co James całkiem niedawno, czyli przegląd twojego zasranego spróchniałego pnia. Przepraszam, wolnąłem telefonem w ścianę. Pewno się spytacie mnie, dlaczego? Dlaczego? Ja to robię. A ponieważ dlatego, że nie mam sensu życia już, ponieważ umarły mi dwie babcie i dziadek, więc muszę tą depresję sobie jakoś umilić. Więc dlatego czytam te durne komentarze, żeby po prostu się odbić z tego dna. Bo jestem pierdzielonym, pierdolonym po prostu gównem. Nie oszukujmy się, taka jest prawda. Mówił dla was Zbyszek Ślamazara. Przegląd twojego spróchniałego uzębienia. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest subskrypcja. Kliknij ten czerwony guzik, aby był szary. I żeby nie pominąć najnowszych filmów na tym kanale, subskrypcja pomoże ci być dłużej na tym kanale. Polecam, subskrypcja. Oj, wątpliwe, żeby się odbiła od tego dna, w którym tkwi. Szkoda tylko Marysi. Materiał dojebany. Powiem tylko tyle, że no tak, no materiał dojebany oczywiście. Starałem się jak tylko mogłem. Pomimo tam jakichś tam braków w tym filmie, niedociągnięć, czy niedokładnie wykonanego researchu, to do samego tego jej dna, no to te paręnaście lat temu tak już wciągnęła się w to dno, że już z tego dna nie da się odbić. Jedyne co może pomóc to albo śmierć, albo oddanie dziecka do innej rodziny, lub po prostu zakończenie swojej durnowatej kariery na YouTubie. Najlepsza część do tej pory, super. Dziękuję ci bardzo, przyjacielu. Jestem zaszczycony tym, że mogłem na nowo zrobić kolejną część zasadzki na Nikodema, która nie wiadomo, czy się doczeka piątej części, bo nie ma w ogóle na nią pomysłu. Do pracy! Do gułagu! Do obozu koncentracyjnego! Do Auschwitz! I w ogóle wszędzie. Może coś na jakiś temat przemyślenia, czy coś? A może by tak zrobić? 20 lat minęło, to byłby dobry pomysł. Nie 20 lat minęło, jak jeden dzień. Weź tą muzą z lifehacków, please. W sumie jak już tak napisałeś ten komentarz, to może faktycznie trzeba zmienić trochę repertuar muzyki na YouTubie, więc co powiecie na jakiś taki klasyczny roczek, co? Taki z biblioteki YouTube'a. Zobaczmy, co oni tam mają z takich rockowych kawałków. Mam nadzieję, że będzie to jakaś taka miła, przyjemna odmiana dla was, widzowie. Nic się nie zmieniło. U ciebie, Robku, od 2016 też nic się nie zmieniło, więc ha, 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 ha. Hipokryzja ciebie wita. Cześć, przyjacielu. Będzie dobrze. Dziękuję. Ja też wierzę w to, że kiedyś będzie dobrze. Aczkolwiek ja, pochłonięty w tą depresję, w której aktualnie jestem, no nie czuję się zbyt dobrze i szczerze mówiąc, najlepiej zakopałbym się głęboko pod ziemią i odkopaliby moje kości, nie wiem, za 20 lat. Jakby burzyli ten blok tutaj, w którym aktualnie mieszkam. I to by było na tyle z naszego przeglądu roku. Bo to był przegląd roku, kochani widzowie. To był przegląd twojej dupy, przegląd twojego uzębienia, przegląd ogółem wszystkiego, co się dotyczyło mojego kanału w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ukażą się piękne życzenia od moich przyjaciół, więc dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło na razie. Zostawcie łapkę w górę. Siema.